Jeżeli ktoś z Was boi się pająków, to proponuję dzisiejszego odcinka nie oglądać, bo będzie ich bardzo dużo. Będzie rzeźnia. Będziemy je rozwalać na każdym kroku. Mianowicie zagramy sobie w grę opartą na filmie z 1990 roku o tej samej nazwie: Arachnofobia. Krótka historyjka. Grupa badaczy odkrywa w Wenezueli nowy gatunek bardzo jadowitych pająków. I przez nieuwagę naukowców jeden z zestawonogów trafia do małego kalifornijskiego miasteczka. Taka jest fabuła filmu. Natomiast jeżeli chodzi o instrukcję, instruktaż, opis gry, doczytałem, że nie jedno małe kalifornijskie miasteczko, tylko mamy tych miasteczek 8, a w każdym z tych miasteczek ileś budynków do. To nazwać? Musimy wyplewić te nierobactwo, te pająki z domostw. Jeżeli chodzi o samą grę, została wydana w 1991 roku, czyli rok po filmie, na dwóch dyskietkach. Deweloperem było Blue Sky. A opublikował to Disney i Titus. A Titusa znamy między innymi z Crazy Cars 3, jak dobrze kojarzę. Dokładnie. Gra także doczekała się Sidor konwersji, nie konwersacji. Zgadza się, przejęzyczyłem się wtedy. Na Amstrada, Schneidera, CPC-ki, Commodora, na PC-ta. Tyle wystarczy. Dobrze. Uruchomię grę i zaraz Wam zacznę opowiadać, co w niej jest ciekawego. Arachnofobia. Fajna animacja. Pająka na tle księżyca i miasteczko pierwsze z tych 8, o których mówiłem na dole. Mamy krótką historię. Agresywne. Delbert McClintock to jest główny bohater gry, którym będziemy tutaj zwiedzać te wszystkie miasteczka. No i tak, co my tutaj mamy? Jeździ sobie samochód. Mi się to strasznie kojarzy z tym, z filmem Ghostbusters. Też podobny samochodzik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 domków, jak dobrze policzyłem. Dobrze policzyłem. No i dobra, bierzemy pierwszy lepszy, czyli zatrzymujemy się fajerem i wchodzimy. Pająki dzielą nam się na trzy rodzaje. Tak, widzicie, mamy tutaj chemikalia w takim pistolecie, w karabinku. Dzielą nam się na żołnierzy, na królowe pająków i te najbardziej jadowite pająki z Wenezueli. A, dziabnął mnie. To jest tak właśnie, jak chodzę i opowiadam. Dobra, tutaj czas nam nie le... czasu tutaj nam nie... czas nam tutaj nie ucieka. I tak, tutaj mamy żołnierzy. Żołnierze potrafią skakać też do góry. Jak widzieliście przed chwilą, może zejdziemy na dół. No i wystarczy psiknąć w nich raz i padają. Też trzeba uważać właśnie na te skoki. O, że to nas pajęczyna zahaczała. Z królowymi jest tak, że potrzeba trafić w nie dwa razy z tego chemicznego sprayu. Mamy zresztą poziom tego sprayu tutaj koło twarzy bohatera. Twarz tego Dilberta też nam wskazuje, w jakim stanie on jest. Mamy gniazdo, z którego się wykluwają. Sztuka... O, też ustrzelić go w powietrzu. Udało mi się raz.
Dokładnie. No na razie jako tako się czuję po tym jednym ugryzieniu. Zwiedzamy miasteczko Kanaima, tak jest, jak jest w opisie Welcome to. Mamy dwie bomby. Bomby aktywujemy na spacji. Kurde, za dużo tutaj jest. W tle fajna piwnica z jakimś... Nie wiem, czy to jest piekarnik. Dokładnie, typowy szeroki amerykański piekarnik. Wielka, dupna, lodowa i jakaś skrzynia. Dobra, idziemy dalej. Wracając do tych królowych. Królowe trzeba ustrzelić dwa razy. A jeżeli chodzi o te pająki z Wenezueli, to najbardziej groźne, nie dotarłem do nich jeszcze. Ale z tego, co czytałem w instrukcji, strasznie są szybkie. I wtedy chyba z nimi się dopiero zabawa zaczyna w tej grze. Jeżeli wypróbujemy pierwszą bombkę, pyk, bombka i żołnierze powinni nam dokładnie zdechły te pająki od razu w postaci żołnierzy. W przypadku pająków z Wenezueli niestety nie zdychają, tylko zwalniają, co daje nam przewagę nad ubiciem tych pająków. Takie są różnice. Także na razie mamy chyba najłatwiejsze. Skubaniec. Jeszcze raz go spróbuję w powietrzu trafić. Dobra, dostał. O, tutaj mamy apteczkę, która nam poprawi humor, zdrowie raczej. O kurde, skończył mi się psikacz. To przerąbane. Tego się nie spodziewałem. Może da się go zdeptać? Da się. Dobra. Another satisfied customer, czyli kolejny zadowolony klient. Zauważcie, ubiliśmy, oczyściliśmy pierwszy domek, co jest równoznaczne z tym, że ten spray i te chemikalia nam się doładowały. O, widzieliście? Atakował nas z sufitu, skubaniec. Przechodzimy do kolejnego domu. Dobra, czyli trzeba się pilnować z ilością sprayu. Dalbert jest zadowolony. Zobaczcie, jak cieszy mu się japa. Jeszcze mamy ten bagometer. On nam sygnalizuje, z której strony, ale aktualnie widać, że świruje. Z której strony możemy się spodziewać zagrożenia w postaci tych pająków. W instrukcji było napisane, że działa na właśnie te dźwięki, które wydają te pająki. Pajęczyna zwalnia. Ładnie poszło. Fajnie wykonana animacja. Kolorystyka może jest trochę uboga. Ale samo zróżnicowanie tych wszystkich pokoi, które zwiedzamy, dla mnie bomba. No tu mamy prysznic, kabinę prysznicową, ubikacja, czy sedes, jakaś toaletka z poniżej jakiś dining room. No nie wiem, co to było, co zebrałem w tej chwili, co to leżało na ziemi. Dobra. Dalbert, Dilbert nadal jest zadowolony. Idziemy. Dobra. I kolejny zadowolony klient. Jedziemy po kolei.
razie sami żołnierze na naszej drodze stają. Oczy zielone, odwłok fiolet. Dobra, jedziemy najpierw to piętro. Aha, zachęcam do oglądania filmu samego. Zarąbiste kino lat 90. Może trochę takie klasy B, ale fajni aktorzy. Jeżeli lubicie takie klimaty, a ja uwielbiam, to naprawdę zachęcam. No i przed graniem, poglądałem ten film. Także w jakiś sposób tutaj dodatkowo sobie zbudowałem atmosferę, nakręciłem się. Jeden strzał i leci po podłodze. W tej chwili mamy miotacz ognia. Pyk. Świetnie idzie. Szkoda, że ten miotacz ognia nie może być cały czas z nami. Trochę jest. A jak się zachowa gniazdo? Pyk. Kurczę, ekspres. Ciekawe, czy do kolejnego domu przeniesiemy razem ze sobą ten miotacz? Nie. Czyli od nowa. Dobra, dostał. U góry kwiatek. Doniczce przewrócony. Ciekawe, co tu się działo. Wątpię, żeby to była sprawka pająków. Siadaj na podłodze. Radio. Radia nie możemy wziąć. Jak zauważyliście, pająk przygotowujący się do skoku tak właśnie drga tymi swoimi nogami. A, zebrał. Byłem trochę... A, to ich jest więcej, tych bombką załatwimy. Padać. To będzie... Nie wiem, co to jest. Prawie mnie dziabnął. Dobra. Który to domek mamy załatwiony? Świetnie. Teraz jedziemy sobie w dół. Pyk, pyk. Cztery bomby. Bombki widzę, że zbierają się nam. Szkoda, że nie ma już tego miotacza, tak jak mówiłem. Ogólnie to wśród tych wszystkich domków, powtarzam, według instrukcji, cały czas uganiamy się za królową, żeby nam się tutaj za bardzo nie rozmnażały te pająki. No, dobra. Kanajma. Na obecną chwilę na razie jest zbyt monotonna ta gra, bo
Nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Na razie nic się nie pojawia, nie? Gdzie są te pająki inne? A to, że go użerę raz, to... Ale zebrał, to już chyba... Coś go tam piecze za bardzo. Bo już język wystawił. Dobra. Lecimy dalej. Autorzy, widzę, starali się tutaj urozmaicać te nasze domy, pokoje w tych domach. Pojawiły się tam samochodziki od dzieci. Jeszcze chyba w prawo i będziemy mieć ten domek oczyszczony. Dobra, udało się. Pojedziemy tutaj. Dzień dobry. Zdrowie wraca, a może nie zdrowie, tylko samopoczucie naszego bohatera. Kolejne gniazdo. 4 strzały w gniazdo. O kurde! A? Niezła jazda, co? No i teraz się gra zaczęła. O! O kurde! Zginąłem. Padłem jak kawka. No, to wam powiem, że... Co to było? Teraz pytanie. Co to był za pająk? Ale patrząc na to, że wystrzeliłem w niego 2 lub 3 lub nawet 4 razy i nie zrobiło to na nim większego wrażenia, to mi się wydaje, że trafiliśmy na tego najbardziej jadowitego pająka, tego z Wenezueli. Zobaczcie, mamy statystykę. 122 pająki zabite w 16 minut rozgrywki. No i średnio 7,62 pająka na minutę. Press L now to save level. To play save level. Press L. Zobaczcie, jest nawet możliwość zapisania poziomu, na którym skończyliśmy. Zobaczymy L. A jak damy play again. To gdzie zaczynamy od nowa? Nie, to ja już was tutaj nie będę zanudzał. Albo zrobię jeszcze paruminutowy eksperyment, czyli zjadę do tego mieszkania, domu, nie mieszkania, w którym zginęliśmy. Chyba, że... Na te pająki trafia się wybiórczo, nie? Że są losowane w miejsca, gdzie wylądują. A zaraz się dowiemy. Ale fajna narzędziownia na dole. Dobra. To było gniazdo wtedy. Jest to gniazdo. Jeden zwykły. Drugi zwykły. A jest! Queen! Królowa, dobra. Czyli teraz wiemy dokładnie, że to jest królowa. I królową możemy zwolnić w jaki sposób? W taki, że postawimy bombkę. Patrzcie. Zwalnia. Zebrał i padł. Ale zwolniła. Dobra, jeszcze jedno podejście zrobię. Czyli wiemy, gdzie jest w pierwszym mieście Kanaima królowa. Idziemy ją ubić. Zmieniam zdanie na temat gry. Nie jest monotonna. Fajnie się zaczęło, jak trafiliśmy na
królową. A co najlepsze? Nie jest to łatwe. Dobra. Żeby ją zabić. Z tego, co widzieliśmy, to tak. Pierwsze dwa zwykłe. Drugi rozwalamy gniazdo. Dobra, zwalniamy. Kurczę, skubana jest przeszybka, wam powiem. Odpada. Odpadam. A pokonanie tej królowej pierwszej, wiecie który domek, pozostawiam wam. Może wam się uda. Ja kończę nagrywanie. Bardzo dziękuję wam, że poświęciliście chwilę. A spróbuję jeszcze tutaj skubańca zaatakować. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczonka.